Hej kochani, witam Was serdecznie w nowym filmiku na moim kanale i będzie to tak kulinarny. Powiem Wam, że miałam zamiar w tym tygodniu nagrać tak i chciałam sobie właśnie wejść na YouTube'a, poszukać jakiegoś fajnego tagu, a akurat Karolina Myśliwiec wstawiła tak kulinarny i powiedziała, że nikogo nie taguje, tylko jeżeli ktoś ma ochotę, to żeby nagrał taki tak i stwierdziłam, że czemu nie, fajne pytania, spodobało mi się, także stwierdziłam, że sama nagram, może kogoś też zainteresuje i będzie chciał u mnie taki tak obejrzeć. Dobra, to nie przedłużając, zacznijmy odpowiadać na pytania. Nie będzie on długi, bo jest 10 pytań. Także pierwsze pytanie. Przyprawa, bez której nie wyobrażasz sobie gotowania. Tutaj nie będę odkrywcza i powiem sól, ale naprawdę, powiem Wam, ja mam w szafce pełno rzeczy, różnych przypraw, mieszanek, ziół, ale przeważnie kończy się na tym, że korzystam z soli i pieprzu, ale jakbym miała wybrać czy sól, czy pieprz, to zdecydowanie sól. Ja w ogóle jestem osobą, która lubi bardzo słone rzeczy i cały czas staram się jak najmniej solić, także ograniczać tą ilość, bo wiadomo, sól nadmiarze jest niezdrowa. Też staram się korzystać z soli himalajskiej. Wiecie, mówią, że jest niby zdrowsza, no na ile to jest prawda, to nie wiem, także no stwierdziłam, że będę stosować, starać się stosować tą sól himalajską. No także no, najprostsza przyprawa na świecie, ale naprawdę bez niej sobie po prostu nie wyobrażam życia. Drugie pytanie, czy używasz produktów w proszku typu pomysłna? Powiem Wam, ja z domu raczej nie wyniosłam takiego przyzwyczajenia do korzystania z takich gotowych, że tak powiem, produktów. U mnie raczej się wszystko robiło samemu i tak raczej też robię u siebie. Co prawda są dwie rzeczy z pomysłu na, z których korzystam, ale to tak myślę, nie wiem, może raz na dwa miesiące, bo mają w miarę dobry skład. No wiadomo, że te produkty nigdy nie będą miały jakiegoś super składu, ale mają skład w miarę i po prostu jak czasami idę i mi się rzucą w oczy w sklepie, to sobie myślę, a mam, wiecie, ochotę na coś innego niż takie rzeczy, które sama robię, więc czasami sięgam po to. I są to, jeden to jest pomysł na kurczaka w sosie śmietanowo-ziołowym. Tam się dodaje śmietankę 12, a drugi to jest pomysł na makaron z pomarańczowymi warzywami. Tak to się nazywa. Tam jest śmietanka 30, to mi w ogóle bardzo smakuje, ale to chyba przez tą śmietankę 30. No i jest to fajne, ale tak jak mówię, nie jest to dla mnie jakieś niezbędne do życia. Powiem Wam, ja zresztą jestem tak troszkę sceptycznie nastawiona do tych pomysłów, bo moim zdaniem takie coś można bardzo łatwo samemu zrobić, bo wiecie, tam i tak trzeba dodać na przykład właśnie tą śmietanę czy coś, także to jest takie, wiecie, trochę jakby mówienie, że kupisz pomysł na to, masz gotowy obiad, ale tam i tak trzeba praktycznie wszystko, wiecie, samemu zrobić. No chodzi o to, że są fajnie połączone, może tam te składniki, że po prostu ma to fajny smak. Lubiłam na przykład papirus. Kojarzycie taki papier do pieczenia, można powiedzieć, i on był tam z przyprawami. Najbardziej mi smakowała, pamiętam, wersja z czosnkiem, ale wiem, że tam właśnie był chyba stosowany olej palmowy, którego staram się w swojej kuchni unikać. Także takie coś można sobie śmiało samemu zrobić, po prostu użyć papieru do pieczenia, troszeczkę go tam, wiecie, czy posmarować olejem, czy oliwą, posypać pierś różnymi ziołami albo właśnie czosnkiem, tak jak w tamtym wypadku, który mi smakował, i mamy coś podobnego. Jeszcze podłączę pod to kostki rosołowe, bo Karolina Myśliwiec też podłączyła i ja używam czasami, jak właśnie mam ochotę, chcę mieć szybki wywar warzywny, to są kostki bio z Rossmana, są spoko, także jak chcę mieć na szybko wywar, to korzystam z takiego czegoś. Twoja największa kulinarna wpadka. Długo myślałam nad tym pytaniem i nie bardzo mi nic chciało przyjść do głowy, więc przyszła mi do głowy taka, no może nie jest to jakaś spektakularna wpadka, no ale tylko takie coś mi się skojarzyło. Jak robiłam mojemu mężowi tort na urodziny i to było 2 albo 3 lata temu, nie jestem pewna, to zrobiłam mu tą bezę Pawlowa czy Pawlowej. Nie wiem, jak to się dokładnie mówi. No w każdym bądź razie, wiecie, beza się raczej kojarzy z takim czymś ciężkim do wykonania. Także modliłam się nad tym piekarnikiem, żeby mi ta beza wyszła. No i beza wyszła piękna, duża, chrupka, no super. No a na to szedł krem. Tylko nie pamiętam, czy to była sama bita śmietana, czy bita śmietana z mascarpone. Chyba sama bita śmietana, mniejsza z tym. Ale było tego dnia bardzo ciepło, bo mój mąż ma urodziny w lipcu, więc było wtedy naprawdę bardzo ciepło. Wydaje mi się, że około 35 stopni. I byłam tego samego dnia w Biedronce i kupiłam śmietanki. No i wiecie, dałam do lodówki, no ale nie wiem, jakoś minęło
kilka godzin, nie jakoś specjalnie dużo. No i stwierdziłam, że tą śmietanę będę ubijać, wiecie, tak na świeżo, praktycznie przed samym przyjściem gości. No i goście, można powiedzieć, że już w drzwiach, a ja zaczęłam ubijać tą śmietankę i jak na złość nie chciała się ubić, po prostu nie zdążyła się dobrze schłodzić. Tam pisze mi się na tych śmietankach, że powinny być ileś tam minimum w lodówce, żeby się dobrze schłodzić. I nie chciały mi się ubić te śmietanki, a gości już, tak jak mówiłam, w drzwiach, także mój mąż szybko popędził do sklepu i kupił tą śmietanę w sprayu. Także ja całą tą bezę zasprayowałam tą śmietaną, rzuciłam na to owoce. No, nie był to do końca zamierzony efekt, bo widziałam, jak ta śmietana, wiecie, ona nie jest taka sztywna, ta z tego sprayu, tak zjeżdżała po tej bezie, ale ja mam zawsze fajnych i wyrozumiałych znajomych, także mówię, o Monika, nie przejmuj się, fajna ci beza wyszła, także no było to dobre, ale no estetycznie średnio to wyglądało, także to mi się nie kojarzy jako taką moją wpadkę kulinarną. Danie, które uważasz za swoje najnowsze odkrycie. To już mówiłam w jednym vlogu, podlinkuję Wam na dole chciałam złączyć dwa słowa. Kanał Ani Vlog, bo właśnie stamtąd pochodzi przepis i jest to bardzo banalny przepis, ale dlatego właśnie jakby powiedzmy, że jest moim odkryciem, bo jest tak prosty, a tak pyszny. Jest to makaron w sosie groszkowym. Polega to na tym, że groszek się blenduje, podsmaża się na oleju z czosnkiem, soli, pieprzy, do tego makaron i już jest gotowe danie. Powiem Wam, jakoś zawsze lubiłam groszek, a nie wpadłam na to, żeby zrobić z groszku sos groszkowy do makaronu i bardzo mi to smakowało, bardzo proste i bardzo pyszne i bardzo zajadał też mój Adaś, także no jest to moje odkrycie, bo naprawdę super proste i pyszne danie. Przepis, trik kulinarny, który wyniosłem z rodzinnego domu. Też nad tym myślałam i przyszła mi do głowy babka majonezowa, którą właśnie robiłam ostatnio na święta. Bo tak myślałam, przeważnie są takie rzeczy, jakieś wiecie, przepisy, które są takie popularne i wszyscy je z nas przeważnie robią. Ale u nas właśnie jakoś w moim najbliższym otoczeniu mało kto robi babkę majonezową. A jest to przepis u nas rodzinny, bo naprawdę moja babcia ją robiła odkąd byłam malutka, moja mama ją robi. I zawsze, jak są święta wielkanocne, to zawsze piekę właśnie babkę majonezową, bo mi się kojarzy od zawsze po prostu u nas ze świętami wielkanocnymi. Bo jakoś tak mi się kojarzy, nie wiem, może po prostu u nas tak jest, ale tu mi się kojarzy, jakoś więcej ludzi robi te babki marmurkowe, piaskowe, cytrynowe, a jakoś w moim najbliższym otoczeniu się nie robi babki majonezowej, dlatego dla mnie to jest taki przepis, że kojarzy mi się troszeczkę jakby oryginalnie, można powiedzieć, tutaj w naszym otoczeniu. Skąd czerpiesz kulinarne inspiracje? O, czekajcie, bo widzę, że pominęłam jedno pytanie. Czy jest coś, czego nie chcesz gotować? Tutaj powtórzę się tak jak Karolina Flaków. Powiem Wam, ja jestem taka raczej wszystko jedząca, można powiedzieć. Lubię bardzo wątróbkę, zjem żołądki, no może jakoś nie wiem, nie uwielbiam ich, ale dosyć lubię, zjem. Ale flaków nie lubię. Nawet powiem Wam, chyba w sumie nigdy nie spróbowałam flaka jako takiego. Próbowałam tej wody, no to jako tako rosół może być. Ale powiem Wam, ta konsystencja flaków mnie do siebie zniechęca. Wiecie, one są takie no, dla mnie po prostu ble. A u nas w rodzinie się bardzo lubi flaki. Jak są jakieś takie spotkania typu Wszystkich Świętych, czy czyjeś urodziny, to moje babcie przeważnie robią flaki i na przykład wiem, że mój tata by się bardzo cieszył, gdyby do mnie przyszedł i byłyby flaki, no ale czegoś takiego chyba nie ma co liczyć, że kiedykolwiek ugotuję, bo jeszcze wiecie, ten specyficzny, nieładny zapach przy tych flakach, no zdecydowanie nie dla mnie. Na szczęście mój mąż nie lubi, także jakoś mnie, wiecie, specjalnie nie prosi, żebym mu gotowała te flaki. Skąd czerpiesz kulinarne inspiracje? No właśnie przeważnie jest to YouTube. Jak ktoś coś wstawi, sobie patrzę, czy mnie to interesuje i jak mnie coś zainteresuje, to sobie robię. Albo Facebook. Też mam czasami tak, że wiecie, ktoś z moich znajomych polubił jakiś przepis i sobie popatrzy, o fajny przepis, także mam ochotę to zrobić. Twoja ulubiona restauracja. Ja już odpowiadałam na to pytanie w tagu o mnie, bo tam było takie same pytanie. I powiem Wam, że nie mam swojej ulubionej restauracji, bo ja właśnie staram się raczej zmieniać miejsca i nie jeść w jednej restauracji, bo lubię, wiecie, to, że każda restauracja ma coś innego, lubię chodzić po restauracjach i wiecie, smakować różnych rzeczy w różnych miejscach, żeby tak jakby, wiecie, troszeczkę sobie móc porównać, no i po prostu próbować nowych smaków, ale żeby znowu tak samo nie odpowiadać, to powiem Wam o restauracji, która naprawdę mnie zachwyciła, nie tylko mnie, całą moją rodzinę, z którą byliśmy na wakacjach w Ustroniach Morskich. I właśnie Karolina, Charlotte, mówiła, że jak się jest w Ustroniach Morskich, bo ona była w tym samym roku, co my,
i ona bardzo zachwalała restaurację Kabaczek, tylko mówiła, że tam są wielkie kolejki. No i tak jak tam jechałam, stwierdziłam, że nie wiem, czy przetestuję tą restaurację, bo jechaliśmy my, jechała jeszcze moja szwagierka z mężem i z córeczką, która też jest z rocznika Adasia, także wiecie, z małymi dziećmi czekać w kolejce pół godziny, czy tam nawet no 40 minut, czy nawet do godziny te kolejki dochodziły. Także stwierdziliśmy, że zobaczymy. No i przedostatniego dnia poszliśmy, chyba tam przyjmowane zamówienia były do 22, a my chyba poszliśmy za 15, tak mi się wydaje, no jakoś tak pod koniec. No i była kolejka dosłownie na 5 minut, no i złożyliśmy tam zamówienie i jedliśmy. No i naprawdę mogę śmiało polecić tą restaurację i byliśmy raczej jednogłośni, że naprawdę były tam pyszne, było tam pyszne jedzenie, każdy zamawiał coś innego, ja sałatkę, moja szwagierka pizzę, ktoś tam pierogi, ktoś tam coś, no i wszystko nam naprawdę smakowało i ceny były przystępne i pięknie wszystko wyglądało, także restaurację Kabaczek mogę polecić. Danie, którego nie lubiłaś w dzieciństwie, a które obecnie bardzo Ci smakuje. Też nie bardzo kojarzę dania, ale mogę Wam powiedzieć o jednym warzywie, którym jest cukinia. Nie wiem, na ile to wynika z tego, że nie lubiłam samej w sobie cukinii, a i na ile z tego, że po prostu nie lubiłam tego sposobu przyrządzania. No chcę jeszcze dodać, że ja w ogóle za dziecka byłam strasznym niejadkiem i mało co jadłam. Chciałam, żeby tak może teraz było, a teraz za bardzo o wszystko lubię i muszę się powstrzymać, żeby tego nie jeść. No ale do rzeczy, u nas się cukinię przeważnie robiło tak, że się kroiło w plastry, obtaczało w jajku, w bułce i smażyło, tak jak kotleta można powiedzieć. I nigdy mi to nie podchodziło. U nas się wszyscy tym zachwycali, a ja jakoś taka byłam, nie wiem, nie smakowało mi to i nigdy nie jadłam właśnie cukinii. Ale nie wiem, na ile to wynikało z tego, że po prostu nie lubiłam tej cukinii, a na ile nie lubiłam tego sposobu przyrządzania, bo teraz uwielbiam cukinię, ale nie jem jej właśnie w takim wydaniu, tylko przeważnie albo są to takie placki, powiedzmy, ala zmieszane tylko z cukinii, albo cukinia grillowana, albo cukinia w cieście naleśnikowym. Też kiedyś robiłam pizzę na w spodzie właśnie z tartej cukinii i też mi bardzo smakowało, także no kiedyś po prostu nie jadłam cukinii, bo nie lubiłam jej w tamtym wydaniu, a teraz cukinię bardzo lubię, myślę, że to jest jedno z moich ulubionych warzyw. Czy planujesz ugotować w najbliższym czasie coś, czego nigdy do tej pory nie robiłaś? Jest to przyrządzenie sałatki, bo ja mam raczej takie standardowe sałatki, które zawsze robię, a ostatnio na kanale u Ani Bardowskiej, to jest Ania, która występowała w Rolnik szuka żony, robiła sałatkę, gdzie jest dla mnie takie nietypowe połączenie, które ja bardzo lubię, bo lubię połączenie słodkiego z ostrym, słonym, bo jest to sałatka z brokułem, tam chyba jest, dokładnie Wam nie powiem, ale coś w ten deseń też Wam podlinkuję. Jest tam brokuł, tak jak mówiłam, sos, bo tam jest czosnek, majonez, jogurt, słonecznik i ananas. Jeszcze coś tam jest, aha, feta, o, no, to mi się wydaje, że mniej więcej wymieniłam najważniejsze składniki. Ja bardzo często jadłam właśnie sałatki typu feta, brokuł, sos czosnkowy, ale nigdy nie jadłam z ananasem, także to dla mnie takie dosyć zaskakujące połączenie. I jak będę robiła sałatkę, to myślę, że to będzie kolejna sałatka, którą spróbuję, bo ja po prostu właśnie bardzo lubię takie połączenie, przełamanie słodkiego takim ostrym, słonym. Także w planach mam spróbować zrobić taką sałatkę. No i to by były wszystkie pytania. Mam nadzieję, że ten tak Wam się spodobał. No i co, już się z Wami żegnam i dziękuję bardzo za oglądanie do następnych filmików. Pa, pa!